Hej, witajcie w ostatnim już odcinku z rysowania postaci w pozie ustawionej z figurek Bodekun i Bodychan. W tym odcinku użyłam dwóch żeńskich figurek, Bodychan oraz Figmy, i ustawiłam je w takich pozach, jak widzicie na zdjęciu. Te zdjęcie w lepszej jakości zostawię Wam też w linku w opisie. A skoro mamy wakacje, to rysunek też zrobiłam wakacyjny, czyli dwie dziewczynki bawiące się na plaży. W tym odcinku będę do kolorowania używać markerów, więc zaczęłam od konturu, ale użyłam tu cienkopisu Sakura Pigma Micron w kolorze fioletowym, a nie czarnym jak zazwyczaj. I tutaj użyłam dwóch grubości 0,1 i 0,5. A jeśli chodzi o markery, to postaram się jak zawsze wypisać wszystkie numerki kolorów w opisie. Jeśli miałabym podsumować to moje 5-odcinkowe wyzwanie rysunkowe z używania tych figurek, to uważam, że jest to ciekawy gadżet, ale na pewno nie niezbędny, żeby nauczyć się rysować. Mogłabym się nawet pokusić o stwierdzenie, że czasami może nawet przeszkadzać, ponieważ figurki te można faktycznie ustawiać w przeróżnych pozach, ale nie są one doskonałe, to tylko plastik, który można wyginać w kilku miejscach. I jeśli śledzicie tą serię, widzieliście, że nie zawsze wyglądało to naturalnie. Figurek nie można przerysowywać 1:1, nadal trzeba mieć choć minimalną wiedzę o anatomii ludzkiego ciała i samemu takie błędy, na przykład proporcji, poprawiać. Z drugiej strony to, co mi się podobało, to duża ilość wymiennych dłoni z różnymi ustawieniami palców. Ja zawsze miałam problemy z rysowaniem dłoni i stóp, nadal w sumie mam, ale tu przynajmniej miałam jakiś szablon, który trochę mi pomagał. Kolejnym plusem dla mnie z posiadania tych figurek, a właściwie z posiadania figurki Bodychan, jest wyjście z takiej mojej strefy komfortu i częstsze rysowanie męskich postaci. Bo skoro już mam tą figurkę, to czemu z niej nie skorzystać? Więc podsumowując, czy kupiłabym te 3 figurki ponownie z taką wiedzą, jaką mam teraz? Figurkę męską, czyli Bodychan, tak, jak najbardziej mi się przydaje. W figurce żeńskiej Figma nie bardzo podobają mi się proporcje jej ciała, więc nie, jej bym nie kupiła. A nad figurką żeńską Bodychan musiałabym się zastanowić, bo z jednej strony nie jest mi aż tak bardzo potrzebna, a z drugiej fajnie byłoby mieć parkę do Bodychana. W poprzednim odcinku rysowałam samuraja i tak wyglądają Wasze prace, które wysłaliście mi z tamtą pozą. Bardzo Wam za nie dziękuję, również za te z poprzednich odcinków. Miło mi się je oglądało. A tak wygląda skończony wakacyjny i ostatni już rysunek z tej serii. Ale to oczywiście nie jest ostatni film z rysowania na moim kanale. Mam ochotę na nagranie jakichś rysunkowych wyzwań, więc dajcie znać w komentarzach, jakie wyzwanie chcecie zobaczyć w moim wykonaniu. A w tym filmiku to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie po więcej, a ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa! Paradise sounds, you don't.